Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak dodać administratora strony na Facebooku. Czyli jeśli mamy jakąś stronkę, czy też fanpage, będziemy w stanie dodać kolejne osoby jako administrator, albo na przykład moderator, czy też redaktor naszej strony. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, należy oczywiście przejść na Facebooka i zalogować się na nasze konto. Kiedy już to zrobimy, z menu z lewej strony należy wybrać strony. I tutaj będziemy mieli listę naszych stron, czy też fanpage'ów. Należy kliknąć na stronę, na której chcemy dodać administratora, czyli ja kliknę na tą oto stronkę i zostaniemy do tej strony przeniesieni. W tym momencie, tutaj z menu z lewej strony, należy wybrać opcję ustawienia strony. Po przejściu do ustawień, z nowego menu należy wybrać rolę na stronie. I w tym miejscu będziemy w stanie ustawić administratora, czy też moderatora, czy też redaktora. Aby to zrobić, zjeżdżamy sobie tutaj niżej. No i jak widać, mamy póki co jednego administratora i to jest Mike Johnny, czyli moje aktualne testowe konto stworzone na potrzeby tego filmiku. I aby przypisać nową rolę, możemy to zrobić w tym oto miejscu. Czyli w tym miejscu wystarczy kliknąć i wpisać nazwę osoby, której chcemy nadać rolę administratora. Ja tutaj może wpiszę Sheldon Cooper. Wpisałem Sheldon Cooper i teraz tutaj po prawej stronie możemy wybrać, jaką rolę nadajemy. Czyli może to być administrator, redaktor, moderator, reklamodawca albo analityk. Czyli chcemy dodać administratora, czyli wybieramy pierwszą opcję, administrator, i mamy tutaj ostrzeżenie, że jeśli dodajemy administratora, oznacza to, że będzie on miał takie same uprawnienia jak ty. Czyli upewnij się, że dobrej osobie dodajesz te uprawnienia i upewnij się, że na pewno tej osobie ufasz, ponieważ ta osoba będzie w stanie zabrać twoje ustawienia administratora na przykład. Będzie w stanie skasować twoją stronę i tak dalej, i tak dalej. Także pamiętaj tutaj o bezpieczeństwie, żeby nie nadawać ustawień administratora osobom, którym nie ufasz. No i jeśli tutaj wpisałeś oczywiście osobę, której ufasz, której na pewno chcesz nadać ustawienia administratora, klikamy tutaj dodaj. No i tutaj mamy jeszcze ze względów bezpieczeństwa musimy wpisać hasło. Po wpisaniu hasła klikamy prześlij. I w tym momencie nasza prośba o to, aby dany użytkownik został administratorem naszej strony, została wysłana. Jak widzimy tutaj, jest to oczekujące. W momencie, kiedy ta osoba, czyli Sheldon Cooper, zaloguje się na swoje konto, zobaczy tam informację, że zapraszamy ją, aby została administratorem naszej strony. I jeśli Sheldon Cooper, czy też dowolna inna osoba, którą wybraliście, kliknie OK, zezwól, czy coś takiego, oznacza to, że zostanie administratorem waszej strony. Ale pamiętajcie, że ta osoba musi się właśnie zgodzić na to, aby zostać administratorem. Jeśli się nie zgodzi, to oczywiście nie zostanie, ale tak jak wspomniałem, zobaczy informację o tym, że zostali zaproszeni, czy też została dana osoba zaproszona, aby zostać administratorem. Jeśli się zgodzi na to, to zostaje automatycznie tutaj administratorem. Jeśli się nie zgodzi, to zostanie z tej listy usunięta. A także zanim dana osoba zaakceptuje nasze zaproszenie, możemy je tutaj anulować. No i na dziś to było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, możecie je oczywiście zadać w komentarzach. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.